Ladies and gentlemen. Będzie wszyscy kierowcy na polach startowych. Zawsze zbugowana żółta flaga. Mamy 5 czerwonych świateł, ruszyli. Dobra reakcja kokosza. I już problemy strzelca. I obrócone części poleciały w kosmos. Jak... No, mocno rozwalony Red Bull w tym momencie. No nie może, niestety. Przecież świetny występ Slightly'ego w końcówce tych kwalifikacji. Na razie wirtualny samochód bezpieczeństwa. No i to oznacza niestety dla Red Bulla bez skrzydła. Stratę, dokładnie. Bez skrzydełka jedzie w tym momencie kierowca Red Bulla. No a z przodu na razie Semik mocno się przebił. Trzecia pozycja w tym momencie, także Aston Martin tutaj mocno, naprawdę mocno się na razie zapowiada w tym Grand Prix. Musi zjechać do pitu, bo to nie ma szans, żeby jechał tak dalej, tylko oby nie nabił sobie kary. Ja nie nabił, to jest ważna informacja dla Red Bulla. Mamy żółtą flagę, Semik się rozbija. Rozbity no, Semik. Dokładnie. Ten. Tak jest, dokładnie, to jest to miejsce. No cóż, w kwalifikacjach Pastor Maldonado. Teraz też widzimy w boksie właśnie kierowcę Haasa. Zmiana na softy. Naprawa, no i oczywiście dla nich to oznacza jakiś tam powrót. No i dosyć, powiem szczerze, nerwowo na początku. Także niestety, ale no nie zobaczymy, słuchajcie, wszystkich kierowców na końcu. Nie ma, że safety cara pełnego. Ścigamy się dalej. Kokosz, KJD, Gunter na trzeciej pozycji, Xavus na czwartej, no i Mercedes drugi, czyli tutaj postać Patryka w tym momencie na piątej pozycji. Strzelec i modelarz bardzo blisko. No i jak na razie najbardziej poszkodowani, no to właśnie Pastor Maldonado i Slightly, którzy mają dosyć sporą stratę. No ale umówmy się, to jest początek wyścigu, aczkolwiek dosyć ciekawa strategia, bo liczyłem tutaj raczej na to, że postawią na hardy, żeby oczywiście jak najdłużej pojechać i później ewentualnie zaatakować w końcówce na softy, no ale wybrali inaczej. Zobaczymy, czy to się opłaci. O, Xavus już sporo stracił do Guntera, jakieś pół sekundy w tym momencie, także nie ma szans na to, żeby liczyć na DRS. No i będziemy obserwowali oczywiście Guntera, który próbuje też zbliżać się do KJD. Żółta flaga. W tym momencie z problemami. Obrócony bolid Haasa. W sektorze numer 2. Lightly prosto go wyprzedza. Żółte flagi, ale to... A z dużymi problemami w tym momencie kierowca Haasa. Wiadomo, że pewnie ostro dostały opony. Oj. Przegrzane uderza. Opony, to widać. Pianę uderzył. Będzie kierowca Haasa będzie odbierał się mechanik. Deszcz. Za moment. Widzę deszcz. Przez szybę w budce. No nieprzewidywalna ta Brazylia, naprawdę. Dobra, to już mamy takie wytłumaczenie, skąd te nagminne softy u kierowców. Aczkolwiek ta strategia medy i praktycznie do deszczu spokojnie też by wytrzymały. No i teraz wiadomo, czekamy oczywiście na zjazdy. Kokosz zostaje na torze, KJD tak samo, Gunter też. Nikt na razie jeszcze się tutaj nie zdecydował na zjazd. Wiadomo, jest troszkę za wcześnie. No jeszcze ten tor jest po prostu zbyt suchy, żeby myśleć o tym, żeby zmienić te opony. No ale wiadomo, to się po prostu może zmienić za chwilę. Zależy od części toru.
leciutki deszczyk w każdym sektorze, ale chyba najmocniej w turze numer 2. Ojojojojoj, Adam modelarz rozbity w tym momencie. Już ten tor jest mokry, mamy pełny samochód bezpieczeństwa. Slightly niestety został na torze. Nie zjechał do boksu, bo nie wiedział jeszcze, że się rozbije kierowca teammate. Ale co zrobił Red Bulla. No, niestety, Adam modelarz nie zakończy Brazylii. No, czyli to jednak, to okienko było wcześniej. No i teraz mamy safety car na torze. Wiadomo, no cieszy się na pewno kierowca Haasa, który będzie miał możliwość podgonić troszeczkę całą stawkę. A i od 5 sekund za... Gunter chyba też, ale nie jestem pewien. Całus, Gunter, a i od... Są kierowcy ci, którzy dostali 3 sekundy, znaczy 5 sekund za szybkie wjechanie do boksu. Slightly musi jeszcze dojechać do olej serwisowej. Jednak to proste nie jest, taki warty kark. No i szykujemy się, słuchajcie. 11 okrążenie na 12. Restart wyścigu o Grand Prix Brazylii w rundzie pierwszej. No i rozpoczyna ten restart kokosz. Bardzo długo czekał z restartem. Kajot jest bardzo blisko. A czy nie nurkował? Nie. Zostaje za kierowcą Ferrari. Jakby szukał tej okazji, jakby stwierdził, że to jest okazja do tego, żeby wyprzedzić. W międzyczasie z tej okazji skorzystał Patryk. Ale nie do końca. No, szczepili się teraz mocno panowie. No, ale jednak strzelec jest na czwartej pozycji. Chyba Patryk tutaj odpuścił jednak. Gdzieś ta zimna głowa po prostu zagrała w jego przypadku. No i niedługo pocieszył się tą czwartą pozycją. No, ale jak widać, jakby lepiej troszkę się czuł. Gdzieś tam pofrunął McLaren. Zawóz obraca swój bolid. W drugim sektorze. No widać, że ciężkie warunki, ciężko się jeździ kierowcom. No kokosz już prawie na sekundę frunął od KJD, więc no troszkę stracił chyba na tym ataku Aston Martin. Gunter też już i ponad sekunda straty, więc rozbijają nam się, a tymczasem strzelec kontra Patryk. Przed sobą Maxa Wusa, który no też raczej w tych warunkach widzimy, że nie czuje się zbyt dobrze. Jedzie naprawdę cały czas kontrując, walcząc z tym pojazdem. I Haas, który nam zniknął z ekranów gdzieś tam na moment. Często odwiedzane miejsce. No ale to mówię, to jest Brazylia i tam naprawdę łatwo jest wyfrunąć, szczególnie w takich warunkach. No i zobaczmy. Patryk kontra strzelec. Stawił już 11 sekund kary. Wszyscy oprócz dwóch mają już kary. No dlatego też trochę się dziwię, tak, Red Bullowi, bo wiadomo, że po safety carze to jest jakaś tam okazja, że można się trzymać. Teraz problemy strzelca, no duży błąd, poleciał na trawę i w tym momencie wykorzystuje to bez żadnego problemu Patryk i Mercedes w tym momencie na trzeciej i czwartej pozycji. No i oczywiście Patryk, który raczej chyba nie będzie miał kłopotów w tym momencie, żeby uciec. Kierowcy Alfy Romeo na razie to jest 7,8, no ale widać, że ta różnica
rośnie, no i w zakrętach ewidentnie Patryk jakby miał troszkę więcej tej przyczepności, co przekłada się oczywiście na to, że mógł wykorzystać właśnie ten błąd zawodnika. No, co pokazuje, że naprawdę warto czasami na ten błąd poczekać. Tak. Starałem się szybko w miarę naprowadzić na Hasa, no ale widzimy teraz na własnych oczach, jakie problemy ma kierowca. No i Slightly. Problemami mamy trzeci sektor. Samochód bezpieczeństwa w tym momencie. No i zobaczmy, kolejny restart w wykonaniu Kokosza. Ferrari przyzwyczajony już do tego. Znowu gdzieś tam KJD się wychyla. Też będzie próbował ataku od samego początku. Już tam Mercedes atakował Xavusa. I McLaren pojechał prosto w zakręcie numer 1. I walczy Alfa Romeo z Mercedesem, ale chyba Mercedes będzie próbował ataku do zakrętu numer 4. Jednak nie, jednak tak. Troszeczkę wypchnięty strzelec i w tym momencie mocno zarzuciło. Kierowcy Alfa Romeo dużo stracili do przodu stawki. Xavus cały czas blisko, będzie próbował chyba tutaj zamieszany troszeczkę w to wszystko pastą. No i pytanie, czy Xavus będzie w stanie jeszcze tutaj trochę pocisnąć. No widać, że Patryk ma ochotę. Walka teraz właśnie Patryka. A nie, przepraszam, to dalej pastą. Myślałem, że tak szybciutko znalazł się w okolicach Alfy Romeo, a to jednak dalej pastą Maldonado. No, na pewno wściekły Mercedes. O, dopiero teraz zreflektował się Haas i postanowił przepuścić wszystkich. Żółta flaga spowodowana przez KJD. No, co tam się wydarzyło w Astonie? Wymiana skrzydła u Kajat, ale najpierw odstanie 5 sekund, intery założone. Xavus też zmieniane skrzydło, Patryk tak samo. Strzelec ma szansę na podium nawet. Jakieś tutaj naprawdę musiało być mocniejsze zamieszanie. Nie wiem, czy KJD był tak blisko Kokosza, że coś tam zostało uszkodzone. Tego na razie ja nie wiem przynajmniej. No i pomieszało nam się tutaj mocno. Gunter w tym momencie na drugiej pozycji, strzelec na trzeciej. Duża szansa naprawdę na podium. Żółta flaga w Mercedesie. Nie mamy Patryka już w DNF. Na wyjeździe z pitu? Tego jeszcze nie grali. Troszkę mocno. Rozjechała nam się stawka, ciachu. Ferrari, Gunter prawie 4 sekundy za Kokoszem. Kolejną czwórkę dokładamy, jesteśmy u strzelca. No, dokładamy 13 z haczykiem, jesteśmy u KJD. Xavus też gdzieś tam daleko za KJD, no coś próbuje tutaj złapać. No ale mówię, pewnie sytuacja przede wszystkim to KJD i strzelec tutaj mocno bym obserwował. No i mamy mamy Astonę? Dobrze widzę? Czyżby KJD miał uszkodzone skrzydło? Tak jest, nie ma skrzydła Aston Martin. Także z tego planu zdobycia podium niewiele zostało. Nie skończyłem nawet dokończyć myśli, a tu proszę, Aston Martin błąd i to w sumie na tej prostym odcinku. Ciekawa sytuacja, nie wiem. Żółta flaga, hasik. Ulubione miejsce dzisiaj, zdecydowanie. Hasa. No to może tylko świadczyć o tym, że może te opony naprawdę odklejają, aczkolwiek no patrząc oczywiście na Kokosza czy Guntera, którzy cały czas jadą tutaj bez problemów.
trochę jakby w Mercedesie delikatnie bardziej to tempo spadło, no ale widać, że dalej jadą, no i nie mają aż takich dużych kłopotów z prowadzeniem tego bolidu. Xavus, zobaczmy, 14,6, no to nie za wiele się zmieniło, powiem szczerze, od ostatniego kółka. No i zaczynamy, słuchajcie, ostatniego lapa z kokoszem. Pierwszy sektor tego kierowcy, no widać, że można, słuchajcie, na interach jechać dosyć długo. W tym momencie to, tak jak powiedziałeś, ciachów w ogóle przestało padać kompletnie, no ale wiadomo, za późno już, żeby jeszcze jakikolwiek kierowca mógł myśleć tutaj o zmianie opon. Mamy jeszcze potwierdzenie, że DRS włączony, więc naprawdę, no, kierowcy, uważajcie w tym momencie, bo na tych zużytych interach na sucho mogą się dziać różne nieprzewidywalne historie. No i naprawdę deklasacja, słuchajcie, jeżeli chodzi o Ferrari w rundzie pierwszej splitu retro, sezon trzeci. Kokosz w tym momencie rozpoczyna ostatni sektor tego wyścigu, no i spokojnie już możemy zapisać zwycięstwo właśnie w zespole Ferrari. Taka ciekawostka, Gunther ma 100% DRS-u. Okej. Kokosz zwycięża pierwszą rundę sezonu trzeciego we wlopie. Drugi na mecie Gunther. Mercedes, no jak widać, wolał spokojnie to po prostu dojechać, przejechać. Jeszcze nam tutaj jakieś prezentuje. 5-sekundowa kara nieuwzględniona. No i trzecie miejsce, naprawdę duże gratulacje. Strzelec debiutuje dzisiaj w sumie. A więc świetny występ kierowcy Alfa Romeo. Xavus w tym momencie wlatuje na metę jako czwarty. Kierowca dnia, jak widać, gdzieś tam po części to, co myśleliśmy. No i zobaczmy, słuchajcie, podium, tak jak powiedział Ciachu, Ferrari oczywiście, Mercedes, Alfa Romeo, to jest właśnie Grand Prix Brazylii. No i zobaczmy oficjalne wyniki. Kokosz, zwycięstwo i najszybsze okrążenie wywozi z Grand Prix Brazylii. Drugi Gunther, trzeci Strzelec, czwarty Xavus, piąty KJD, szósty Pasto Maldonado. No i później mamy Patryka Slightly'ego, Adama i Semika, którzy tutaj niestety z DNF-ami dzisiaj. Ladies and gentlemen.